Bez krawata w Radiu Yard. Gościem Radia Yard jest Marcin Siegieńczuk. Witamy gorąco, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radio słuchaczy, witam Ciebie. Dziś nie w roli artysty disco polo, a karateki. W niedzielę Karate Klub Białystok na szczyt organizuje wyjątkowy turniej karate. Co czeka na zawodników i widzów? Tak, to jest pierwszy turniej organizowany przez nasz klub w ramach Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej Ligi Karate Shinkyokushin w konkurencji kata i kumite, czyli będą i formy wykonywane, i będą też walki w formule light contact semi knockdown, czyli będą walczyły i dzieciaczki nasze 8-10-12 lat i już młodzież plus 12 lat do lat 18. Do zgarnięcia zakładam jakieś atrakcyjne medale i puchary. Tak, na pewno będą medale. Puchary też są okolicznościowe, więc myślę, że będzie warto o co walczyć. A szczególnie najbardziej warto jest uczestniczyć w takiej imprezie, jeżeli się ćwiczy. Tak naprawdę jest jakby pierwsza forma w tym sezonie startowym, jest forma rywalizacji i możemy się przekonać, w którym miejscu na etapie szkoleniowym w tej chwili jesteśmy. A jak ty myślisz? No, w jakim miejscu się znajdujemy? W najlepszym. Dobry start, co dobre chęci. Jest dużo takiej fajnej energii. Nasze dzieci, nasza młodzież chce ćwiczyć, więc jak młodzież chce ćwiczyć, dzieci chcą ćwiczyć, to trzeba organizować takie turnieje, no i promować miasto Białystok. To jeszcze podpytam, jest duże zainteresowanie karate w naszym regionie? Jak to się układa na przestrzeni lata, tak zapytam? Tak, cały czas jest zainteresowanie. Karate kształtuje taką pewność siebie na naszych dzieci, młodzieży. Czasami jak ludzie do mnie dzwonią, czy dziecko się nadaje, ja mówię zawsze, że najpierw trzeba sprawdzić po prostu, na jakim etapie też wychowania jesteśmy, ponieważ karate tak naprawdę może tylko ukierunkować nasze pociechy, natomiast kulturę osobistą i inne takie cechy wynosimy z domu, więc my możemy tylko lekkie korekty zrobić. Wiadomo, że dzieci nasze są w tej chwili, tak w cudzysłowie, mocno rozpieszczane, natomiast karate to jest dyscyplina i czasami rodzice nie poznają swoich dzieci, jak widzą, jak się zachowują na sali, ponieważ my stwarzamy taką bardzo atmosferę poważną, nawet dla dzieci 5-6-latków. One się czują tak bardzo mocno wyróżnione na treningach. To jest zainteresowanie jest dlatego, że to uczy takiego samodyscypliny, uczy takiego zachowania. Po drugie, w czasie treningu dzieci nie trzymają telefonu w ręku. Są zalogowane do świata rzeczywistego. Słuchają sensei, czyli nauczyciela. Jest dużo aspektów, które przemawiają za tym, że warto zapisać naszą pociechę na karate. Mhm. Bo to jest, jak kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma karatekami i oni raczej zauważają to, że tu walka schodzi na drugi, może nawet trzeci plan. Właśnie chyba więcej chodzi o to, żeby rozwijać tę strefę mentalną, prawda? To jest, ja to twierdzę, że każdy sport, jakikolwiek sport, a szczególnie oczywiście sport walki, robi nam taką systematyczność, kształtuje nam ten nasz dzień, pokazuje nam cel w ciągu dnia, do którego mamy iść, czyli mamy przyjść na trening i pracować nad sobą. Czasami jest tak, że jak pomyślę sobie, moglibyśmy grać w bierki, ale ta atmosfera, która jest podczas tego wysiłku, która integruje całą grupę, to chyba jest to właśnie taka siła, że jak rozmawiam czasami ze swoimi adeptami, to oni mówią, że im się podoba to, że oni wchodzą na salę, jest ukłon, jest zbiórka i ich głowa się wyczyszcza, zupełnie się wyczyszcza. Jest osoba, która prowadzi zajęcia i nie daje czasu na jakiekolwiek tak zwane rozkminki. Ucieczki tylko po prostu myśli. Tak, trzeba zrobić w ciągu tego czasu treningowego, albo godzina, albo półtora, plan, który założył trener. Cały konspekt trzeba wykonać od samego początku do samego końca i nie ma czasu na takie myślenie o czymś, co się dzieje poza dojo. Dojo to jest sala treningowa karate. I chyba to najbardziej tak integruje wszystkich, że to jest taka oczyszczalnia myśli. A ile uczestników przewidujecie, jeżeli chodzi o te najbliższe zawody?
Około 120-150 zawodników wręcz. Tak to wygląda, bo przypominamy, mierzyć się będzie nie tylko Podlasie, ale i Warmia i Mazury. Zapytam jeszcze, Marcin Siegieńczuk, jaki ma pas? 2,80. Ja o to pytam, nie o to. Znaczy mam czarny, jestem posiadaczem czwartego dana, czwarty jest stopień mistrzowski. Mhm. Ale to nie pasy walczą, to nie pasy trenują. Okay. Kolor pasa jakby... podkreśla twój staż w karate. Jak długo jesteś w tym karate? Jaki to jest staż, powiedzmy jeszcze? 31 lat. No bo to taka zdaje się pasja od zawsze, a część naszych słuchaczy może ciebie nie znać w ogóle od tak, tej strony. Tak, karate było przed taką profesjonalną muzyką, więc ćwiczyłem też karate już jako 13-14 lat. A dlaczego ty zainteresowałeś się karate? Może to kogoś zainspiruje? Ja byłem zawsze najmniejszy, do największych nigdy nie należałem. Natomiast zawsze mnie fascynowały filmy akcji. Zawsze mnie Daleki Wschód jakby tak pociągał. Mhm. W tamtym roku udało mi się polecieć w końcu do Japonii. To jest tak, że ja twierdzę, że nie walczymy, nie ćwiczymy dla pasów, tylko ćwiczymy dla samego siebie, a te pasy to jest taki jakby cel do osiągnięcia, no bo człowiek może trenować, natomiast człowiek, który nie ma celu, w końcu popada w taki marazm. I po to jest Jigoro Kano, twórca judo, wymyślił te stopniowanie i kiu uczniowskie, i dan mistrzowskie po to chyba, żeby stawiać po prostu ludziom te cele i dążyć do tego, co sobie postanowiliśmy. To Marcinie, powiedzmy jeszcze, o której start i gdzie dokładnie? Tak, nasz turniej odbędzie się w niedzielę 29 września. Start turnieju o godzinie 10. Do 12 przewidujemy rozegranie konkurencji kata, czyli form. Od godziny 12 do godziny 16 planujemy przeprowadzić konkurencję kumite, czyli walki, więc serdecznie zapraszam. Oprócz naszego klubu z Białegostoku, bo ja przypominam, że to jest Liga Karate Shinkyokushin, czyli ligowy turniej Federacji Shinkyokushin. Jest karate kontaktowe Kyokushin i są różne federacje, które zrzeszają kluby Kyokushin. To jest regionalny turniej tutaj podlasko-warmińsko-mazurskiego regionu, w którym będzie uczestniczyć 5 klubów od nas z Białegostoku. Nasz klub, klub Okami z Grajewa, klub z Ełku, klub z Giżycka i klub z Suwałk. 5 klubów będzie rywalizowało w tej formie i ten turniej jest przeprowadzony po to, żeby wyłonić naszych potencjalnych zawodników na mistrzostwa jeszcze wyższej rangi. Mhm. I każdy, kto ma ochotę, może przyjść pokibicować. Zapraszamy, jesteśmy otwarci na naszych widzów. Im więcej będzie widzów, tym lepiej. Będzie lepiej się walczyć naszym zawodnikom. Zapraszam mieszkańców Białegostoku, okolic na ligowy turniej karate Shinkyokushin Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej Ligi Karate Shinkyokushin od godziny 10. Oficjalne otwarcie, teoretycznie oficjalne zamknięcie, godzina 16, różnie to bywa. Natomiast myślę, że będzie na co popatrzeć. No i najważniejsze jest najlepiej przyprowadzić nasze pociechy, żeby dzieciaczki zobaczyły, na czym to wszystko polega. I nabrały może trochę inspiracji. Oczywiście. Gościem Radia Yard był Marcin Siegieńczuk. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bez krawata w Radiu Yard.